Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i w dzisiejszym odcinku Bez i Agrest, quest z głównej linii fabularnej Wiedźmina 3, Dziki Gon. Ustawmy sobie od razu właściwe zadanie. Bam. Okej, daleko to? Oj kurde, wcale nie, to już jest tutaj praktycznie. No może Geralt nie tutaj, w tym słupku konkretnie. Może tutaj idąc drogą dotrzemy tam, gdzie mamy dotrzeć. Ej, czy mam wrażenie... Ej, mnie tu jeszcze nie było nigdy. Ej, tak po prostu. W dobrym miejscu skończyliśmy, kochani, poprzedni odcinek. Albo w świetnym miejscu zaczęliśmy ten. Ej, na górze zwiadowca? No czają bazę, chłopaki. Ej, mają swoich własnych chłopów? Nilfgaardzki garnizon. Więc obecność żołnierzy tutaj zupełnie nie powinna dziwić, ale posłaniec? Aha, czy jest w języku, powiedzmy, ogólno zrozumiałym, nie nilfgaardzkim. Ale tak, to już jest i ja? Czyli tacy Niemcy. Oj nie, jakby Niemcy wjechali, ale bym pomagał ludziom, którzy zamieszkiwali te tereny, a nie najeźdźcom. O kurde. Dobra. Walić wasz ogień, chłopaki. Nie grzejcie się. Nie zasłużyliście. Znacznik na co? Ej, stąd możemy odbywać szybką podróż? Łepe, kurde, nie wiedziałem. Że od tabliczek, powiedzmy, miejscowości, czy miejsc. Nieważne. Dobra. Żołnierz pewnie spyta, co tutaj robię i co chcę tu zrobić. Ale moment, skoro nie było mnie tutaj w ogóle, to znaczy, że tam mnie też nie było. Na tym kawałku lądu tutaj. A tutaj coś może być. Czy wiedźmińskie zmysły na coś mnie naprowadzą? Kurde, może tam. No już myślałem, że tu zwłoki robią pompki, a to nie, żołnierze. Dobra, nilfgaardzki żołnierz pilnuje trzech innych. Myją się raz na kwartał, prawda to? Nie, to jest, podejrzewam, kłamstwo. Raz do roku starczy. Jeszcze jak spadnie ulewny deszcz. Nie, nie, prawda jest taka, że no, zazwyczaj takie stereotypy, zabobony i inne nieprawdziwe informacje są powielane wśród żołnierzy i roznoszone. No, inaczej to pomaga, taka propaganda mająca umniejszyć wartość ludzi na tych ziemiach jako ludzi po prostu. Odczłowieczyć ich. Wtedy łatwiej najeżdżać. Dobra, na tej wysepce też nic. Nie, dobra, wiecie co, polećmy już na górę. Tylko trzeba się teraz przypłynąć, niestety. Znaczy w sumie może stety, może coś tutaj jest na dnie. Geralt, czemu nie chcesz nurkować? Dobra, i teraz tak, czy coś tu znajdę? Nie, bo już korzystam z wiedźmińskich zmysłów właśnie, nic nie zobaczyły. Ja też podziwiam Redów za to, że udało im się w jakiś sposób sprawić, że dźwięk znajdowania się pod wodą to jest dokładnie taki sam dźwięk, jak każdy z nas może usłyszeć, jak zanurkuje w jakimś jeziorze czy coś. Moment. No nie jest to jak w Far Cry, że po prostu cisza, tylko normalnie słychać ten nasz brak powietrza w płucach. Nie, słyszycie ten charakterystyczny dźwięk? No w uszach to słychać, jak się nurkuje. Ale koniec tego pluskania się, bo jeszcze pomyślą, że przyszedłem się wykąpać. No w sumie, jakby to się odbyło raz na kwartał i by nie widzieli mojej brody, no to no, może ten jednak przesąd prawdziwy. No każdy tęskni. Więc co tu robisz, kurde? Wjedź do domu. Dobra, ale zanim tam wejdę, to cutscenka. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. Już ja nie jestem miejscowy. Wyglądam ci na miejscowego? Dokładnie. Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Co, nie słyszę o Wiedźmina? Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. Czyli może jednak dostajemy jakieś zlecenie? Na Gryfa? No proszę. No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie, potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordlingu. Do wieży!
Ha, a ty do miecza, bo zaraz cię potnę. Nie, najpierw zobaczę, co tutaj jest. A w ogóle właśnie. Dobra, nie mogę ukraść nawet sznurka przy nich. Wielka szkoda. Ej, moment. Przeskoczę, nie? O kurde, dobra, ale może... Aaaa, shit! Gdzie był save? No jestem ciekaw, gdzie był save, bo to było kurde niespodziewane, głupie i niefortunne zarazem. Ej, no... Redzi mogli troszeczkę lepiej pomyśleć w kwestii optymalizacji podpada na PlayStation 4. Bo tutaj pełne wychylenie to jest od razu taki, powiedzmy, pseudo-sprint, taki szybki trucht w jakimś kierunku. No, jakby to umiejscowić po prostu po otrzymaniu krzyżyka, a cały czas chodzić, no to jednak eksploracja była taka bardziej, no, szczegółowa i bezpieczna. Nie, dobra, na szczęście nie jesteśmy daleko, tam nic nie znalazłem, więc tylko rozmowa nas jeszcze raz czeka. Ale ją sobie już przewiniemy, słyszeliśmy ją dosłownie przed chwilą. Ej właśnie, ale werbenę mogę wam zabrać spod nosa. No i pięknie, dobra, to rozumiem. Roślinki nikt się nie burzy. Obóz tylko dla ludzi z zaproszeniem, a ja nie mam zaproszenia, ale jesteś Wiedźminem, no to możesz wejść. Dobra, pięknie. Potraficie być mili. No była idealna okazja, żeby przetestować drugą ścieżkę dialogową, ale po co? Jak ta mnie satysfakcjonuje. Dobra, piękny skok, Geraldzie. O, jest skrzynka, ale to już nie na waszych oczach, prawda? Miecz z Dorian i pusta butelka. A tutaj buty myśliwskie i oreny. No tam nie przeskoczę za nic. No chyba, że jakoś na maksymalnym fuksie łapiąc się krawędzi, ale nie, za daleko. Ale co z tym mieczem? Czy miecz z Dorian jest lepszy od tego, który mam? 28-34. A moje 30-36. Tylko, że tamten trzeba ulepszyć, to znaczy naprawić. Te dwa określenia mi się mylą. Nie, ale wygląda na zdecydowanie gorszy. Ale jak tam buty myśliwskie? Też gorsze. No jakby co, mam dodatkowe siodło. Choć konik ma jedno i jedno mu wystarczy. No ale jakby co, pancerz. Tutaj, na trzeci level. Na trzeci poziom, a my cały czas na drugim garujemy. Więc liczę, że po tym zadaniu troszeczkę sytuacja się poprawi. Bo najwięcej punktów doświadczenia dostaje się właśnie za wykonywanie zadań. Jak stój, no przecież biegnę. Co mi rozkazujesz, kurde? Dobra, ale wchodzimy. Okej, tak wygląda Nirgardzki garnizon. No już czuję się obco tutaj. Dobra, może sprawdźmy najpierw, co się kryje wewnątrz, o ile mnie wpuszczą. A, ranni żołnierze. Plus nilgardzki medyk. Panie! Okej, nie, to dobrze. Jeszcze zasady kultury znają. Ej, tak jak medyk za czasów plagi, tylko z uciętym dziobem. O kurde. O cholera, przykry los. No ale niestety, no. Na wojnie nie każdy uchodzi z życiem albo po prostu ginie. Jest masa rannych, którzy później zostają kalekami właśnie. No, broń biała jednak używana jest tutaj w wojnach, a nie palna. Więc ram postrzałowych nie ma, ale za to cięte i tak dalej. Ach, martwica się może wkraść. Dziwny jesteś, ale znać, żeś swój chłop. A ty kolaborant, czy rozkazali tobie pracować tutaj? Czego chcecie? No dobra, no naprawiajcie ten garnizon. Lepsze to niż zginąć. No właśnie, tak? No ale kiedy będziecie budować, to możecie jakiegoś zbuka tam zamontować. Słyszałem o tym. Tak, o czym, bo to miało minęło akurat? Kurde. Dobra, trudno. Co rozumiem, że im wyżej, tym... Kręcisz się jak gówno w przeręblu. Tak? Nie, właśnie nie. Nie kręcę się jak gówno w przeręblu, po prostu eksploruję. Zwiedzam. Wszystkie zakamarki. No ej, właśnie, a idzie chłopa zrzucić? Nie, bo zaraz sam spadnę. Ale czekaj. Hola! Fuck, sam zleciałem. Prawie. Dobra, no jednak zupełnie. Nie, ale tu wejdziesz, Geralt? Jakbym tak bardzo ci poprosił. Może parkour później?
Teraz bym wolał autentycznie, żebyś tu wskoczył i jeszcze wyżej. A, dobra, no to schody. Tylko nie szturchać rannych. To nieważne, że wrogowie, ale jednak rannych się nie rusza. Trzeba im nieść pomoc. Słyszałeś o brygadzie Rihet? Tacy jak ty tam służyli, nie ludzie. Ale ja jestem... No w sumie nie, no dobra, Wiedźmin tak de facto nie jest człowiekiem. No najbliżej mu do człowieka. No, był człowiekiem wcześniej, no... Uległ pewnym zmianom. No, z Nowigradem może wam pójść ciężko, jeżeli pamiętacie słowa uczonego, z którym graliśmy w karty. Że tam lud potrafi się bronić. No dobra, gdzie jest dowódca tego garnizonu, bo zabrać stąd niczego nie mogę. No chyba, że właśnie mogę, tylko później będę musiał uciec. Ej, dobra, tak, zabrać mogę oczywiście Verbenę. Nie, ale rozejrzyjmy się za pomocą zmysłów. No dobra, oprócz roślinek i kilku beczek nic tu nie ma ciekawego. A ty jesteś pewnie dowódcą, zgadłem. To dmuchawce latawce wiatr. Kurde, chciałbym słyszeć cały dialog. A usłyszałem i zobaczyłem tylko kawałek i teraz nie wiem co sądzić o dowódcy, kurde. Czy to dobry człowiek mimo wszystko, czy jednak totalna świnia? Wzmocnienie pancerza. Ej, gdzie mogę wzmocnić mój pancerz? Będą może składniki, znowu Verbenę. Co tu na dole? Wątpliwe. Ponoć kobiety z północy myją się... już przestań. To tylko stereotypy. Myją się tak często jak każde inne kobiety, czyli wtedy, kiedy są brudne. No, i za to koniec hipnotycznego patrzenia w ogień. Dobra, uważaj, nie wbij mi tego w twarz. No, dokładnie. Chociaż ma tyle przyzwoitości, żeby schować miecz. Ej, ale... Na kucaka i do ptaka? To nie ze mną. Nie, nie, ja nie z tego obozu zupełnie. Nie z LGBT. Nie, 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 nie. Kimżeś ty, kwatermistrz? Rzemieślnicy mogą wykonywać dla ciebie różne przedmioty, oczywiście za odpowiednią opłatą. Kowale wykuwają broń. Produkcją zbroi zajmują się płatnerze. Gdy znajdziesz schemat przedmiotu, udaj się z nim do rzemieślnika odpowiedniego typu oraz poziomu przeszkolenia, aby wykonać przedmiot. Okej, czyżby lepszy od Williego? Hasło. Nie znam żadnego hasła. I tak tu sobie po prostu chodzicie? Ciekawe po co? Cesarskie miecze liczyć? W armii takich stawia się na szafocie. A takich, co handlują wojskowym sprzętem? Widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? Świetnie. Tylko najpierw jak tam nastroje w obozie? Jak tam nastroje w obozie? Myślicie, że wygracie tę wojnę? Aha, czyli jednak szpieg albo prowokator. Po prostu pytam. Pytam z czystej ciekawości. Aha, no więc możesz powiedzieć tym, których to interesuje, że wojnę wygramy, a to z powodu tego, że Radowid jest pierdolnięty, o czym wszyscy wiedzą, a my mamy doskonale wyszkoloną i zaopatrzoną armię. A właśnie, chciałeś coś kupić? No chciałem. Ale najpierw chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Chcę, żebyś coś dla mnie wykonał. Może ma tutaj inne rzeczy zupełnie do zrobienia. No, miecz z Dorian, to już mam nawet. Ale, ej, lepsze obrażenia cięte. Oj, chyba, że temerski miecz. Krótki. Nie, ale gorszy. Stalowierz Wiedźmińskiego cechu żmij. Ej, to bym z chęcią zrobił. Czego mi brakuje? Brakuje mi tylko szmaragdowego pyłu. Tak, moment. Obrażenia cięte większe. Szansa na zatrucie plus 15%. Okej, świetnie. Dodatkowe doświadczenie za cios kończący w walce z ludźmi. A, dobra, ale tak. Przebicie pancerza 0. Moc znaku igni 0. I szansa na trafienie krytyczne 0. Ale właśnie... Ej, srebrne miecze też już mogę robić tutaj. O kurde, dobra. Który lepszy? Oj. Ten od 13 poziomu. Aż prawie mam wszystko, czego potrzeba. Kurde! Czy to się będzie opłacało w ogóle? Okej, brakuje mi dwóch szmaragdowych pyłów.
i będę mógł sobie zrobić stalowy miecz wiedźmiński o cechu żmi i srebrny. I nosić go już teraz. A później Gwennel. Tutaj mi brakuje czego? To jest sztaba? Tak, sztaby srebra. Okej, to może tak. Handel. I zobaczymy, czy on to ma u siebie. No ma, kurde. Ale drogo jak cholera! O kurde! No nie spodziewałem się, że to jest aż takie drogie. Dobra, a może jakiś miecz mogę u ciebie kupić? No gorzej. Jeszcze gorzej. No tutaj już no... ciekawiej, ale dalej gorzej. Skąd masz wiedźmiński miecz srebrny? Przepraszam cię bardzo. Dobra, może nie odpowiadam na to pytanie, bo się źle dla ciebie skończy. Ej, welejski długi miecz jest lepszy? Jakim cudem? No nie ma przeźbicia pancerza w ogóle. Nie ma dodatku do igni, ani szansy na trafienie krytyczne, ale obrażenia ma większe. Cholera, dobra. A tak, powiedz mi, sztaba srebra za ile jest u ciebie? Po ile? To jest sztaba żelaza. Cholera, nie masz w ogóle takiego sprzętu, prawda? Moment, tutaj masz wosk. Myślałem, że może srebro. Ja, no skąd wziąć szmaragdowy pył, skoro nie u niego? A może coś bym sprzedał, na przykład? No mam tutaj, co ja tutaj mam? No mam złoty pierścień z rubinem. Tutaj mam srebrny naszyjnik z bursztynami. Plus jeszcze jakby co? Czyste srebro, ale nie, nie, to zostawiamy. Ej, cholera, jestem skory mu to sprzedać, ale... Wtedy tylko jedną broń będę mógł wymienić. Chyba bym wymienił sobie srebrny miecz wtedy. Ale właśnie, stop, moment. Wróćmy do rzemiosła. No, stalowy mogę. Jak najbardziej, jeżeli kupię ten szmaragdowy pył. No i ten też bym mógł. Moment, teraz szansa na zatrucie tylko 10%? To stalowy miał 15, tak? A, no tak, wszystko jasne. No i zagwozdka. Czy wydawać wszystkie pieniądze? Czy może nie? Ej. A jakbym zrobił sobie srebrny, to czy później rozbierając stary bym dostał sztabę na przykład? Byłoby spoko. Nie, dobra, zrobimy sobie srebrny miecz wiedźmińskiego cechu żmii. No będziemy lepiej walczyć z potworami. No bo do Gwennel dużo brakuje. 13 poziom, no to jest odległa przyszłość. Więc okej, sklep. I dokonajmy delikatnego handlu. Może tak, sprzedam siodło, bo nie jest mi potrzebne zupełnie. No pancerz Skermoren też mógłbym sprzedać, ale mógłbym też właśnie mieć z Dorian. Ale nie, no za 6 to ja wolę już rozwalić tutaj zaraz. Ten za 24. Dobra, sprzedajmy. Co jeszcze mogę? No bo jemu mogę praktycznie wszystko, jest bardzo skory do kupowania rzeczy. No ale okej, pozbądźmy się biżuterii. Stać mnie już na jeden pył? No dokładnie, na jeden. A kurde, czyli beton, bo teraz nie mogę wyprodukować sobie tego przedmiotu, nie mam pieniędzy, żeby mu zapłacić za usługę. Cholera. No dobra, no to co mogę mu sprzedać? Czego mam w nadmiarze? Ej, dobra, tych rzeczy już nie chcę. Sznurki, kurde, rurki, srurki, kurde, wszystko, ale wszystko jest przydatne. Ilu potrzebuję orenów? Ej, moment. To jest co? Jad. Akurat jadu mam pod dostatkiem. Więc mogę troszeczkę sprzedać. Dobra, dwa. Więcej nie będę. Chyba, że... moment. A klucz za ile chcesz kupić? Za jeden. Nie. Oczywiście zostawię go sobie. Na młoteczek za 4. Kurde, no muszę sprzedać chyba pancerz Skermoren. Dobra, trudno. No, ten oczywiście zostawiam, bez przesady. Nie po to go robiłem, żeby teraz go sprzedać. Miecz z Dorian, no kurde, chciałem go rozłożyć na czynniki pierwsze i tak zróbmy. Dobra, tutaj tak. No paski i sztabę żelaza dostanę.
za jedyne 3 oreny, czy tam korony. Mogę rozrywać czynniki pierwsze szpik Algula. Krew i kość potwora za to. Tutaj oko potwora, jak rozwalę oko Neckera. Tutaj szpon potwora, esencja potwora. Ej, czy coś mi nie da przypadkiem szmaragdowego pyłu? No, przyjrzyjmy się. O, moment, co to było? Wzmocnione drewno. Jak ametystowy pył. No to już dobrze. Ale moment, może mam szmaragd? Jakbym miał szmaragd, to rozumiem, że z niego będzie szmaragdowy pył. Nie, serio, wygląda wam coś tutaj na szmaragd? No niestety mi też nie. No, może... Ej, isztaba srebra. Ale za 50, no kurde, za... A nie, sorry, za 5. Dobra, pewnie, z chęcią. List Holgrima... Moment. Aha, po prostu rozwalić na księgi, tak? To nie. Ej, elfie narzędzie... Narzędzia płatnerskie. Dratwa... Ej, kurde, tu więcej dostaję niż... jest ten młotek. Dobra, bierzemy. To też. No tylko chcąc, nie chcąc, zrobiło się teraz... Ej, dobra, to też weźmy. Zrobiło się teraz troszeczkę mniej koron na moim koncie, niż chciałbym, żeby... było. Kurde, niedobrze. Bo ile potrzebuję tak właściwie na wytworzenie przedmiotu? Tutaj za mało pieniędzy, chyba że temerski puginał. No nie, no pewnie, że nie. No nie po to kupowałem pył. 45, jeszcze 20 koron tylko. No coś na pewno mogę sprzedać. No ale tutaj nawet mam wszystko. No mógłbym sobie kupić ten i czekać do 13 poziomu, ale nie, kochani, tego nie będziemy robić. A może ten. A 72 korony potrzebuję. No srebrnego jeszcze nie zmieniałem. I przez długi czas nie zmienię pewnie. No ale ten jest od drugiego poziomu, jest tańszy. Ej nie, chyba weźmiemy sobie srebrny. Bo rozumiem, że ten schemat jest nie tylko u niego, ale też wszędzie. Więc sobie go zrobimy w okolicach 13 levelu po prostu, a tutaj teraz zmianę trzeba jakąś zrobić. Potrzebuję 72 koron. Więc co tu mogę sprzedać? O cholera, będzie teraz problem, żebym nie sprzedał czegoś wartościowego. No, kły z potwora i tego typu rzeczy mogę sprzedawać w ciemno, bo zdobędę je sobie po drodze gdzieś na pewno. Co to jest? Kłak potwora. Kłaków powinno być trochę więcej chyba. Aha, reszta nic więcej nie chcesz. O kurde, dobra. To teraz z rozwagą sprzedajmy ten kłak. Ej, to był unikat? Cholera, to był unikat. Kości potwora od cholery. I tak miałem. Pazurów też. Spoko luz, damy radę. No, ale w ogóle mamy już ile trzeba. No to uwaga, kochani. Srebrny miecz. Nowy. Zupełnie. Nówka funkiel nieśmigany. No, choć tutaj też patrzę i no, mam pewne obiekcje. Ale dobra. Srebrny miecz wiedźmińskiego cechu żmij. Okej, okay, i teraz tak. Najpierw chcę go ubrać sobie. Więc bywaj. To znaczy przymierzyć, czy dobrze leży w mojej pochwie na plecach. Nie no, porównajmy jeszcze, czy na pewno dokonałem dobrego wyboru. No oczywiście, że tak. Wygląda z grubsza tak samo. Ale czy 9 koron wystarczy mi na rozwalenie mojego wiedźmińskiego srebrnego miecza? Na przeszpiegi czy w interesach? W interesach. Wybitnie. Chcę, żebyś coś dla mnie wykonał. No i to jest błąd, bo chcę, żebyś coś dla mnie rozwalił. Więc tu. Srebrny wiedźmiński miecz. Ruda srebra niestety, a nie sztaba. Szkoda. Ale z ród srebra można zrobić sztabę później. Dobra, 14 koron potrzebuję, więc jeszcze raz sklepik. I co by tu mu sprzedać? Może trochę jadu? No nie no, tyle to może nie.
Okej, starczy. No. Okej, pozbyłem się wszystkiego. Więc z nowym mieczem, kochani, wystartujemy w kolejnym odcinku. Z nowym srebrnym mieczem. Ej, czy on się nie... Ej, bardziej chyba błyszczy. Lepiej połyskuje w świetle. A, no nowy arsenał. Jest nieźle, kochani. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Pozdro, cześć, hej!